Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętego świętych Pana naszego Jezu Chrysta, a zwłaszcza o Jego obrzezaniu i oktawie narodzenia i o nowym lecie. Niezmierna łaska nikomu niespowinowaconego Boga światu się zjawiła. Syn Boży, Słowo Ojca, Bóg prawy z nieba stąpił i nam się stał w ciele podobny człowiek i z nami w towarzystwie przemieszkał. Przedwieczny bez początku, od Ojca rodzony, dziś ósmy dzień z matki się bez Ojca urodził. Niewiadomy w bóstwie stał się widomym w ciele i niecierpliwy stał się cierpiącym. Aby ludzie, rodzeniem Jego, na Syny Boże odrodzeni, nauką Jego oświeceni, żywotem ubogaceni, przykłady do cnót świętych pobudzeni, śmiercią ożywieni i zmartwychwstaniem Jego naprawieni i ubłogosławieni, do raju się wrócili, dziedzictwo i ojczyznę Królestwa Nieodmiennego i rozkosze niebieskie bez końca otrzymać mogli. To jest Twoja Ewangelia i dobra nowina, kolęda i nowe lato Twoje, narodzie Adamów, która Cię tylo sama w płaczu Twoim utulić i w przyrodzonym Twoim przekleństwie i nędzy świata tego ucieszyć i uweselić może. Żywot tegoż Pana i Boga naszego Jezu Chrystusa, gdy się inne wypisują, słusznie się tu przełożyć i jako na czoło wystawić miał, ale iż jest wszystkim znajomy, jako Ewangelia po wszystkim świecie rozgłoszona jest, do niej czytelnika odsyłam. To tyle na tym miejscu potrzebnie się poda, czym różny jest żywot Pana naszego Jezusa od innych sług i świętych Jego. Bo naprzód ten żywot jest wzorem wszystkich. On jeden sam mistrzem w przykładzie, wszyscy inni uczniami. Do wszystkich rzeczono, jaką ja czynił, tak wyczyńcie. Wszystkim dano naukę, noście na sobie obraz niebieskiego Adama. A jako różny jest obraz od żywej twarzy, tak różne są żywoty świętych od tego jednego, na którego wzór i podobieństwo być mają. Kto się od tego podobieństwa oddalił, świętym być nie mógł. Kto do niego bliższy, na większy jest święty. Rzekłby kto, w Starym Zakonie ludzie na ten obraz żywy jeszcze w człowieczeństwie nieukazany nie patrzyli, jakoż świętymi być mogli. Patrzyli i oni, ale ciemno, przez figury i z daleka, jako mówi apostoł, i prorocy po części żywot jego na większy opisali. My większą mamy łaskę, widząc to, czego oni nie widzieli. Patrzymy jasno na sprawy życia Jego. Przetoż też na większe wyższych cnót i gorętsze naśladowanie powinni jesteśmy. I przetoż w Nowym Zakonie gęstszy i większy są święci niżli w Starym. K temu innych święty żywoty doścignąć, który inny święty i przewyższyć je może, ale tego jednego żaden dojść i dosiąc nie może. Ani był, ani będzie, ani być może, żaden święty tak pokorny, tak cichy, tak miłosierny, tak czysty, tak cierpiętliwy, jako ten Pan i wódz nasz, Jezus. Toż się o innych wszystkich cnotach mówi, które tak są wysokie, iż ich żaden nie dosięże, ani z nimi zrówna, ale każdy daleko zostać musi. Aż co najbliżej przybiegać jest winien, ile pilność, czujność i łaska Boża daje. Nadto inne żywoty świętych po wielkiej części na jeden się stan przydają. Królewski na królewski, kapłański na kapłański, świecki na świecki. A żywot Pana Jezusów wszystkim stanom służy. Papieże, biskupi, kapłani, królowie, męczennicy, wyznawcy, dziewice, pustelnicy,
postnicy, zakonnicy, sędziowie, przełożeni, kaznodzieje, doktorowie, medykowie, młodzieńcy, poddani, słudzy, rzemieślnicy i inni wszyscy wzór z niego brać mogą i winni są. Jeszcze tym różny jest żywot Pana naszego od innych, cnoty i przykłady świętych pobudzić mnie mogą, ale siły dać do czynienia i naśladowania same z siebie nie mogą. Patrzeć na nie i kochać się w nich w sercu mogę, ale wypełnić ich bez pomocy i łaski Jezusa mego nie mogę. Sam żywot tego Pana ożywia nas i pobudza, i naprawia zaraz, a duże czyni, z tej łaski, która z niego płynie. Bo nie tyle prawdy, ale i łaski pełen jest żywot jego. Na tego podniesionego węża nie tyle patrzę, ale patrzeniem się leczę i uzdrawiam. Gdy się tego suknie i dotykam, siła z niego wychodzi i do roboty zdrowie mi daje. Bez niego nic czynić nie może. Ta macica sok różdżkom do owocu puszczenia daje. W niej różdżka kwitnie i rodzi. Bez niej schnie i w ogień się godzi. Na koniec i strony gołego przykładu. Rychlej się pobudzę do dobrego z Pana, niżli z sługi. Rychlej z tego, który mnie więcej miłuje, niż który mniej. Więcej z tego, który dla mnie więcej czyni, niż który mniej czyni. Gdy się pokory uczę, widzę pokornego sługę. Nie tak się dziwuję, bo słudze korzyć się godzi i musi. Ale gdy na Pana samego pokornego patrzę, bardziej się swej pychy wstydzić mam, gdyżem sługa i na nikczemniejsze stworzenie Jego. Toż o innych cnotach rozumieć się ma. Tedy rzeczesz. Dosyć, że mi tedy na żywocie tego samego Pana mego. A czemuż inne przed mnie kładziesz? Dosyć i bardzo dosyć i nazbyt dosyć. Boże, daj Ci się w tym samym żywocie ukochać i prawie w nim pogrążyć i w nim stać myślą we dnie i w nocy i nic nie pamiętać jedno Jezusa i Onego zawsze na sobie i na ciele swym nosić i Jego na się obłuczyć i w nim chodzić. Wszakże iż wszyscy święci w tejże sukni chodzili, tęż barwę nosili, tegoż Jezusa i żywot Jego naśladownikami byli. Zawadzić Tobie nie mogą, a pomóc dobrym towarzystwem do ochoty mogą. Żywot świętych jest żywot Chrystusów, bo jako mówi apostoł, żyje we mnie Chrystus. Tak w nich żył i stąd mówi: naśladujcie mnie, jako ja Chrystusa naśladuję. Nie inyć się żywot w świętych podaje, jedno Chrystusów, po świętych jego rozszerzony, moc od głowy na członki po żyłach i kościach rozciągniona. Kto Pawła Świętego naśladuje, Chrystusa naśladuje, bo w nim Chrystus żył i mieszkał. Toż się o innych mówi. To jednak masz osobnego z żywotów świętych, iżeć wymówki one, którymi się cielesność nasza broni, ustają. Trudno Chrystusa Pana, bo On i Bogiem był, naśladować. Gdy na święte Jego i wielki poczet ich wejrzysz, wżdy weschnąwszy rzeczesz, ci tak naśladowali, a ja czemu stoję i zali mi na towarzystwie schodzi? Ci mieli takie grzechy jako ja, a patrz, jako z nich wychodzą, a ja czemu w moich leżę? Ci mieli takąż ludzkość i słabość ciała, a ja czemu się tą słabością wymawiam? Ci mieli takież przeszkody i pokusy, a patrz, jako się odwieść od dobrego i zbawiennego nie dali. O czym się i o pożytkach żywotów świętych w przedmowie szerzej dołożyło. Teraz jednę tę część spraw i żywota Pana Jezusowego, to jest obrzezanie Jego, które dziś święcim, krótko wspominając, tego się uczymy. Naprzód, iż Pan się zakonu starego i ustaw Jego nie chroni, bo go On sam uczynił i podał, i pełnić go przyszedł, nie psować, na odpór tym, którzy staremu zakonowi przyganiają.
Wszakże iż on zakon strony ceremonii i sakramentów był docześny, obciążliwy, a nie doskonały. Ciężar jego pełnieniem i posłuszeństwem swoim z nas zejmuje, a wieczny, nowy i łaskę w swych sakramentach mający daje. I to obrzezanie w chrzest swój daleko pożyteczniejszy obraca. Pokazać się też chce w tym obrzezaniu być prawym człowiekiem i synem Abrahamowym. Jemu w takim obrzezaniu urodzić się miał Mesjasz. I tam, w tym gniaździe, szukać go wszystkie narody dla błogosławieństwa swego miały. Chciał też być obrzezany, aby Żydom onym przyczyny nie dał do odrażenia jakiego od siebie, jakoby z ich przodków i ojców porodzeniu i obrzezaniu wedle obietnic prorockich nie pochodził. Wszystkim też Pan daje przykład, aby będąc grzesznymi, lekarstwa na grzechy od Boga danego szukali i używali. Jeśli ten rany dusznej nie mając, plastry i maści bierze, a jako my, ran i wrzodu w pełni, takich pomocy szukać nie mamy. Na koniec duchownego nas obrzezania nauczyć raczył, o które prorocy na on lud na sercu nieobrzezany wołali. Obrzezujmy serce z myśli plugawych, gniewliwych, zazdrościwych, nieżyczliwych, uszy z próżności słuchania słów zaraźliwych, obmawiających, gorszących, oczy z pożądliwości cielesnej i świeckiej, ręce od krzywdy czynienia i cudzego brania i zatrzymania, nogi od popędliwości i biegania do złego, język od matactwa, wielomówstwa i próżnych słów obrzezujmy. Tak obrzezani, oktawę wiecznej i ostatniej godziny, Bogu w niepomazanym sumieniu święcić będziem. 6 dni roboty i pracy naszej w zakonie Chrystusowym. 7, jeśli robim, odpoczywać będziem bez ciał na duszy po śmierci. Na 8 on i oktawę dnia ostatniego sądu Bożego i ciała weźmiem i w nich przed stolicą sprawiedliwą staniemy, na który czas, abyśmy prawie ochędożeni i z grzechów wszystkich obrzezani i jako oblubienica niepokalana, w onym kościele jego stawić się między owcami chrystusowymi, od kozłów i lewice odłączeni mogli. Róbmy, póki nam tych 6 dni staje, a czas on nie przyjdzie, gdy rzeczy leniwy robić nie mogę, żebrać mnie srom. Póki ręku i nóg nie zwiążą, póki noc śmierci, w której na robotę czasu nie masz, nie zajdzie. Dajmy sobie szczęśliwy ten rok. Widzisz, iż jeden minął, a drugi idzie. Czas bieży, a jako woda w bystrej rzece ucieka, a nazad się nie wraca. Do śmierci, jako bieg koński do kresu, dni się nasze przymykają, a jako kamień z góry na dół do niej lecim, a nigdzie jej się nie oprzem. Obliczże się, coś przez ten przeszły rok na twym duchownym, które cię samo od głodu wiecznego wybawić i ubogacić może, kupiectwie utracił albo zyskał. A czymeś się na przyszłe przygody opatrzył? Nazad się obróć, a przed się wejrzy. Wiem, iż za sobą grzechy masz, a przed tobą śmierć straszliwa i przygody do niej rozmaite i nagłe stoją. Sąd srogi, liczba trudna, gorące piekło, ciasna do nieba uliczka, wieki na obie stronie bez końca. Jeśliś młody, z tyłu się śmierci zdradliwej obawiaj. Jeśliś stary, otoć już w oczy lezie, a siwizna i mdlejsze członki, jako pozew u drzwi twoich zawieszony, woła na cię, abyś się do sądu gotował. Jeśli chcesz, ono 7 dnia święto i one zaś oktawem w weselu i odpoczynieniu wiecznym święcić, odcinaj zbytki i kochania i grzechy twoje, a prawą rychło zaczynaj pokutę. Odcinaj zbytnią majętność, która próżno leży, a miłosierdziem na ubogie okupuj grzechy swoje. Odcinaj przystęp i pogodę do grzechu i wszystko, co cię do niego przywodzi. Lepiej tobie bez oka, ręki, nogi, to jest bez świeckiej i cielesnej w grzechu pociechy i bez takiego, który cię gorszy przyjaciela do nieba wnieść, niżli z tym wszystkim do piekła się dostać,
Bierz na się posłuszeństwo ustaw Bożych i przykazania Bożego i wypełnienie zakonu Jego. A jeśli co ciężkiego, oto masz tego, któremu dziś daje się imię Jezus, to jest słodki Twój Zbawiciel, abyś wiedział o pewnej pomocy Twojej, gdy pokutę zaczniesz, a jarzmo zakonu Jego i dobrych uczynków na się weźmiesz. W tym słodkim imieniu, w tych przykładach żywota Jezusowego, wszytkać gorzkość pokuty i roboty odejdzie. Łaska Cię Jego, wylana na Cię z męki i krwie Jego, jako wóz gotowy poniesie. Będzie Tobie Jezus w pracowaniu pomocą, w utrudzeniu posileniem, w ustawaniu pokrzepieniem, w rozpaczy nadzieją, w zachwianiu podporą, w poślizgnieniu podjęciem, w smutku pocieszeniem, w ucisku wybawieniem, na wojnie zamkiem, w pogonieniu ucieczką, w nocy strażą, w drodze błędnej wodzem, w potopie portem, we wszystkich przygodach obroną, a na koniec przy śmierci pociechą i przy ostatniej godzinie wieczną zapłatą. Amen.